To jest takie przerwy właśnie. A robią przerwy. Ja nie. No dobra, rozumiem, że to co mówię jest nieinteresujące. Nie, wszystko się albo właśnie jest osobno nagrywane. Otóż, proszę Państwa, listy. Listy księcia Dawida Eckensteina. Jeden z najbardziej tych, który mi się podoba. To jest pierwszy list. Jest po prostu rewelacyjny i może funkcjonować jako swego rodzaju motto polskich powstań z podpisem porządek panuje w Warszawie. List do matki. 18 lutego według starego stylu 1 marca 1963 roku. Moja droga, dobra mamo. Ma chère bonne mère. Nie jestem wręcz w stanie wyrazić, jaką przyjemność sprawił mi twój list. Pierwszy, jaki od ciebie dostałem od dłuższego czasu. Żałuję tylko, że tak bardzo niepokoisz się o mnie. Naprawdę, nie ma się czego obawiać. Sytuacja polityczna tego kraju jest poważna, ale nie ma mowy o osobistym zagrożeniu. Warszawa jest pełna wojska. Jakikolwiek przewrót bez pomocy z zewnątrz nie ma szans powodzenia. Co do otruć i morderstw, wiąże odosobnione przypadki tyczące się osób szczególnie źle widzianych. Jest to zwykłe zawracanie głowy. Czuję się całkowicie bezpieczny. Mieszkam w hotelu europejskim, na moim stole leży rewolwer, zamki w drzwiach są silne, a oddział piechoty stacjonuje na placu naprzeciwko. Pełen spokój i bezpieczeństwo. Także to jest Wittgenstein, który później, usiłowaliśmy i ładnie to wychodziło, opowiada jak to, no musiałbym tutaj skontrastować dwie rzeczy, on opowiada jak to ci powstańcy mają 5000 wojska, największy oddział, czuję się jak moja kwarta miał mój przodek, brat przodka, przodki. Strasznie wielki oddział wojska. Tymczasem ten oddział był mniej liczny od jego oddziału. Jego oddział liczył niecałych 500, tam 400 coś, 500 piechurów i konnych. A powstańcy mieli 400 coś w sumie. To jest dokładnie spisane, bo dowódca Edmond Callier, z pochodzenia Francuz, ale w którymś pokoleniu, dokładnie to wszystko opisał, to jego wspomnienia i liczby są dwa lata po powstaniu w więzieniu to zanotował i to wszystko tutaj też jest w mojej książce. Jest też dostępne w internecie, bo te wspomnienia są w tej chwili w bibliotece cyfrowej. Widać, że oni mieli generalnie podobne siły, z tym, że Rosjanie mieli większą siłę rażenia. Niewiele większą, ale to była 1/5 chyba więcej karabinów. No i jednak respektowali jedną rzecz. Nie szli w tę stronę, w którą się wydawało, że pójdą i rozpalali starożytny to forte, rozpalali szeroko ogniska na znacznie większy oddział obozowiska, niż by wypadało. No i on tutaj właśnie mówi, znaleźliśmy właśnie płonące ogniska, rozrzucone patrontasze, rozrzucone naboje, świadczą, że to wielki oddział. Wszyscy chłopie potwierdzają tak, że to wielki oddział idzie kilka tysięcy wojska. No, proszę sobie wyobrazić, że to obozowisko zostało odnalezione ostatnio, właśnie po tych nabojach. Osobna sprawa, że znaczy w lesie kaźmierskim. Archeolodzy nie tylko namierzyli bitwę, ale potem namierzyli właśnie miejsca stacjonowania, które pewnie się powtarzały. Ten lasy kaźmierskie nie są takie bardzo gigantyczne i trzeba było po nich mocno krążyć, żeby uniknąć tych, którzy mieli tam ścignąć, że tak powiem, powstańców. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, odkryte kule. To też osobna, piękna historia. Mam tutaj odesłanie do materiałów, które są oczywiście te i w internecie i wydrukowane. Kilkadziesiąt kul na kilka tysięcy wystrzelonych. To jest duży osiąg, ponieważ ten teren, proszę Państwa, gdzie znajduje się pobojowisko, tu z daleka pokazuje zdjęcia różnych pocisków. Rosjanie mieli jednakowy pocisk do wszystkich karabinów akurat w tym oddziale, natomiast Polacy mieli bardzo różne pociski, były to dobre generalnie karabiny, ale mające no, właśnie różne systemy, w związku z czym ta amunicja musiała być różna. I znaleziono to, proszę Państwa, na miejscu, gdzie dziś, jeśli ktoś kojarzy Konin, elektrownię Pątnów, nie wiem, czy ktoś kojarzy, jedna z kilku największych elektrowni w kraju. Tam są w ogóle trzy obok siebie, takie wielkie, ogromne kominy. Ona stanęła kilkaset metrów od pola Wisły, od pola bitwy. Bitwa była nad Strugą, która do dziś istnieje, ale zmienione jej biegło. Tam się spychacze przyjechały po tym terenie ileś razy, wybierając piach na budowę tej gigantycznej elektrowni, zmieniając koryto rzeki. A mimo to udało się namierzyć te kule. I to w takiej ilości, że można było pokazać, gdzie kto stał i jak się to ma do wspomnień. Rzeczywiście udało się to bardzo precyzyjnie. No to czas na krótki przerywnik. Śpiewamy. W czasie poszukiwań do repertuaru.
aktuaru, który